Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną z drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu, nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zagubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Z Panem Jezusem zasiadali grzesznicy, ci, którzy się nawracali. I Pan Jezus uczestniczył w tej radości nieba. Bo z perspektywy nieba widać każdego z nas, czy idziemy do nieba, czy też narażeni jesteśmy na wieczne potępienie. I zauważmy, jaka jest wielka troska Boga i aniołów. Jak oni drżą, jak oni szukają nas, żebyśmy się nie znaleźli, tak jak ta owca w zębach wilków drapieżnych, które nas mogą rozedrzeć, rzucić do piekła. I póki jesteśmy tu na ziemi, mamy szansę uratowania swojego życia. I też z naszej strony potrzeba też takiej wrażliwości nieba. Sami, pilnując własną duszę, możemy też zobaczyć, że inni też potrzebują ratunku. Każdy, kto jest uratowany przez Boga, chce ratować innych. Chce też przyciągać do Boga tych, którzy są zagrożeni wiecznym potępieniem. Pan Jezus stosuje metodę właśnie takiego zaprzyjaźniania się. Bo kto zasiada do stołu, aby spożywać posiłki? Ktoś, kto chce być zaprzyjaźniony, z kim chcemy mile spędzić czas, porozmawiać. Tak jak w rodzinie jest stół, który jednoczy, czy przyjaciele spotykają się przy stole. Tak samo też Pan Jezus chce nas tak właśnie zjednoczyć. Jeżeli widzimy kogoś, kto postępuje drogą, która jest taką drogą, która prowadzi do piekła, to nie jest dobrą metodą przyjąć metodę narzekania, potępiania, właśnie oceniania, oskarżania takiej osoby, tylko lepszą metodą jest na przykład w cztery oczy upomnieć. Święty Paweł, jak słyszeliśmy w liście do Rzymian, przestrzega, żeby przed innymi ludźmi nie potępiać kogokolwiek. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata, albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy staniemy przecież przed Trybunałem Boga. Jeżeli widzę, że brat źle postępuje, to najpierw z nim rozmawiam. Staram się porozmawiać, naprostować. Za życia święty Filip Nereusz miał różne metody przyciągania do Pana Boga ludzi pogubionych, i dzieci ulicy, i różnych przestępców. Ale był też taki, który prowadził, taka osoba, która prowadziła dom publiczny,
I miał zwyczaj codziennie przychodzić, aby się zapytać o jedną rzecz. Kiedy się nawrócisz? On odpowiadał, nie dzisiaj. No to poczekam. I tak codziennie. Kropla drążyła skałę i pewnego dnia na to pytanie odpowiedział, dzisiaj proszę o spowiedź. Po tej spowiedzi nawrócił się, zamknął ten swój biznes, ale zaczyna się od takiej właśnie kropli, która powoli, powoli może rozłupać skałę. Nie przez moc uderzenia, lecz przez cierpliwość. Przez taką właśnie miłość, która nie jest pełna przemocy, ale pełna Bożej mocy. Tam jest ukryta Boża moc, moc Ducha Świętego. Bo te zagubione owce jak mogą się odnaleźć, jeżeli ich nikt nie szuka? Potrzebni są ci, którzy będą szukać zagubionych owiec. Jeżeli ktoś z nas chce narzekać na świat, to najpierw trzeba ponarzekać na tych, którzy nie szukają zagubionych owiec, czyli na nas. My często zamykamy się w swoich środowiskach i wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, a może właśnie potrzeba otwierać się na te osoby, które się gdzieś pogubiły. Polecam film, ostatnio jest w kinach, Nieplanowane. Główna bohaterka, Abby Johnson, pogubiła się w swoim życiu. Miała niechciane dzieci, które abortowała. Potem została wolontariuszką, pracowała w klinice, zajmowała się dziewczynami, które przygotowywały się do aborcji. Otaczała ją opieką psychologiczną, a później została nawet dyrektorem tejże kliniki aborcyjnej. Osoby, które się modliły, zajmowały dwa różne stanowiska. Jedne osoby krzyczały, ty morderczynio, z taką odrazą, nienawiścią, a druga grupa w ciszy odmawiała różaniec, czy modlili się, a nawet nawiązywały te osoby bardzo miły kontakt. Nawet zaprzyjaźniły się w jakiś sposób. I kiedy ta główna bohaterka nawróciła się, zobaczyła, co tak naprawdę robi, to miała do kogo pójść, porozmawiać, bo już wcześniej się z tymi osobami jakoś zapoznała. Chciejmy nie odrzucać nikogo, kto się pogubił. Chciejmy z nimi tworzyć pewną więź, aby kiedyś mogli poznać prawdę i powrócić do Boga.